Witam serdecznie. Kolejna część modernizacji akumulatorowni, magazynu energii. Oto ten blok 24V ultrakondensatorów będzie modernizowany, ale ja sobie tylko podgapię, jak ten jest zrobiony. Bo niestety mam tutaj tyle wszystkiego nawalonego, że ciężko będzie dojść, więc w pierwszej kolejności skorzystam z tego, że ten jest bliżej i tego będę modernizował. Czyli biorę się za odczepianie, tu mam główny minus, tu mam główny plus i lecę z tematem. Podłączymy to do rozładowalnicy i zobaczymy, ile z tego idzie wyciągnąć. W tej postaci jak to jest. To dobra. Biorę się do roboty i lecę z tematem. No i dobrze, pierwsza sekcja jest odczepiona. Powiem szczerze, że bardziej się stresowałem, jak to odczepiałem, niż jak robiłem przy samych akumulatorach, bo tutaj jest ogień, jak to się mówi. Jak tu się stanie zwora, to ja nie wiem, co tutaj może się wygoreć, ale na pewno cała płytka sterująca, która jest droga i nie chcę, żeby się zjarała, więc zabawka. Dobra, teraz biorę to na rozładowalnicę, spróbuję ustawić ją i lecimy z pierwszym testem rozładowania. A więc mam przygotowany DL24. Mostki są fajnie zrobione, 2x4. Jak może troszeczkę błąd, że mostek mierniczy jest bezpośrednio do terminalu zrobiony, a nie osobno, ale po prostu wykorzystałem mostki 2.0 i tak wyszło. Dobra, DL24 dostał blok wodny, drugi też dostał. Jest to połączone rurkami pneumatycznymi i 8-kami, to tak jest mniej więcej. Na zasilaniu jest manometr, na powrocie nie ma nic i to będzie tak. Od dołu, czyli odtąd, leci sobie, bo mam dłuższy wąż, nie będę przycinał go, leci sobie na pompę. Będzie ciągło zimną wodę. Zimną wodę puszcza przez filtry, żeby nie zawalić bloki, od razu sobie wyfiltruje układ grzewczy, idzie na zasilanie, czyli zimna woda idzie na bloki i czarnymi wężami wraca do góry na zbiornik. Tylko że na razie mam wszystko pozakręcane, zaraz będę to wszystko odpowietrzał. Czyli jak to się mówi, setup jest gotowy, kondensatory czekają, ale dzisiaj już tego raczej nie ogarnę. Czyli tylko odpowietrzę wszystko i będę działał dalej. Dobrze, układ się chwilowo sam odpowietrza, jedynie nie uwzględniłem to, że już mam prawie 0,8 bara, czyli to jest ciśnienie słupa wody, co mam w instalacji. I jak załączę pompkę, to może braknąć manometru, więc będę musiał wrzucić chyba 1,6 albo 2, ale zobaczymy, jak mocno się zawinie wskazówka. Ale spróbujemy, może mi się uda jedną ręką, spróbujemy chwilowo załączyć pompkę. Mam nadzieję, że słychać coś tam. Pompka próbuje zrobić. Tutaj nic nie cieknie, bo bloki z tego co pamiętam były ok. Więc jest git. Nic nie cieknie, tam się odpowietrza. Tu jest git. Tutaj co jeszcze zostało prędzej. Jest git. Mamy 0,8 bara, czyli jak to się mówi, jest dobry przepływ albo pompka po prostu nie daje rady. A, pompka jest zapowietrzona. Taki sposób właśnie, co zawsze robię. Wyłączyć, włączyć. I słychać, że się odpowietrza. Więc
Trzeba sobie radzić z tym, co jest. Bąble się ustoją i dalej. Dobra, ja się biorę za odpowietrzenie i... No, troszeczkę ciśnienie wzrosło już, jest ponad 0. Takie 8,5 słabe. Słabe 8,5. Dobra. Ja odpowietrzam dalej i zobaczymy się, jak będzie wszystko przygotowane chyba. Może, że coś wyskoczy. Zestaw przygotowany, będziemy ładować do 14, tylko do... No, tu mamy bliżej. Będziemy ładować do 28 V za pomocą około... Stawiam, że damy sobie 4 ampery. Może 3. Zobaczymy, jak bardzo będzie ciągło. Na pewno będzie ciągło. Ultrakondensatory już są podłączone. Jest podłączone wszystko pod DL24. Mam przygotowanego UPS-a, który się doładowuje. DL24 już ma bloki założone, woda jest puszczona, ciśnienie mamy 0,9 około. Bardzo czuły jest, cokolwiek zrobisz, to zaraz pokazuję. Bardzo blisko wyskalowany jest manometr. Zawory mamy pootwierane, czyli nie powinno nam się nic ugotować. Woda puszczona. Biorę się za podłączenie ładowania. Teraz tylko to, jak to się mówi, nie pociśkać. Co jest? Czybym sobie ładowarkę zepsuł? Albo jest już uszkodzona. Co jest grane? Chyba sobie zepsułem ładowarkę, panny. No. Uszkodziłem sobie ładowarkę. Zasilacz laboratoryjny. No, widocznie ładowanie akumulatorów mu nie pomogło. Co bym nie ustawił, to... Nie. Zesmażyłem sobie zasilacz laboratoryjny. Czyli będę musiał teraz dojść do tego, co tam się uszkodziło. Zaznaczając, że się wykopciłem jakąś końcówkę mocy, czy jakiś prostownik, albo coś. Tak to jest na live. Są straty. Teraz muszę jakoś to i tak naładować. Nie wiem, czy nie wezmę połówkowca, ale połówkowiec też, znając, że się dostanie tak w pierdziel, że nie wiem. Muszę to przemyśleć, jak to rozegrać, bo chcę zrobić test i ciągnąć temat dalej. Dobra, zaraz do was zwracam. Dobra, chwilkę tylko mi to potrwało, już wiem, o co chodzi. Pomerdałem się. Tu jest plus, a ja mam tutaj minus. A tu jest minus, a tu jest plus. Czyli ja zrobiłem pełną zwarę, pełne obciążenie, czyli wszystko poszło na korada. Ja pindole. Dobra. Mam nadzieję, że przynajmniej DL24 dał radę. Teraz to rozłączę i zobaczymy, czy przynajmniej to działa. No i dobrze, korad po części rozebrany, tak patrzę, przynajmniej na płycie sterowniczej nic nie poumierało. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo w sumie pokazywał, co się dzieje. Może być uszkodzony ten element, ale to jest raczej regulator dla samego sterownika. Stawiam, że będzie uszkodzony ten element bądź ten. Więc muszę to rozkopać, zaraz to rozkopię i lecimy dalej z tematem. Pośpiech. Było o tym mowa, śpieszę się, za dużo na głowie, mało czasu, za dużo myśli i tak to się kończy. Więc spokojnie, jak na wojnie się mówi.
bo inaczej się to kończy jak teraz. No i dobrze, udało mi się wyciągnąć płytkę. Jako taką, jak na razie nie widzę, żeby coś było ujarane. Dobrze i źle. Jest kilka opcji, co się mogło stać. Tu jest mostek prostowniczy, a tu są chyba regulatory napięcia. Bo tutaj jest raczej sterowanie do nich. Tutaj stąd. Sprawdzę sobie jeszcze przekaźniki, bo może po prostu przekaźnik jakiś się zlepił albo coś w ten deseń. Nie wiem. Muszę to bardziej rozkopać i będę szukał dalej. Albo zaraz dam na statyw i tutaj pomierzę. Dobrze, sprawdziłem, cały moduł zasilający jest sprawny. Niestety tutaj na tej płycie coś jest nie tak. Czyli gdzieś albo kondensator strzelił, warystory, albo to są kondensatory, albo gdzieś tutaj te sterowanie. No to dobra, szukam dalej. Dobrze, wykopałem płytkę i na razie mierzę i pierwszy element, co tutaj idzie z ścieżek, to idzie przez tą diodę tutaj. I ta dioda prawdopodobnie jest strzelona, albo coś dalej, co jest z tą diodą w szeregu. Spróbuję ją wylutować i zobaczymy, czy się coś, cokolwiek poprawi, bo to idzie, to będzie zabezpieczenie, co idzie z prawdopodobnie jednostki zasilającej, stąd. To jest przelotka po prostu. Ta część łączy jedną z drugą. Więc możliwe, że tylko dioda jest strzelona, że jest z wora. Mam taką nadzieję. Albo będzie coś innego. Jeszcze muszę zobaczyć, co tu jeszcze jest wpięte, ale z ścieżek wygląda, że tutaj nic więcej nie ma. Może, że jeszcze coś tutaj z tych kondensatorów, ale będę musiał je wylutować i zobaczyć, czy czasem coś z nimi nie jest tak. No ale dobra. Biorę się za robotę. Dobrze. Chyba znalazłem winowajcę, tą diodę mam rozlutowaną z jednej strony i mam oporność 0 z jednej i drugiej strony. 0, 0. Czyli ona prawdopodobnie robi zwory. Jeszcze sobie zmierzę tutaj. To jest na chyba wyjściu na zasilanie, czyli na te wszystkie płyty stykowe. Mam 1,9 megaohma. I na stronę zasilacza mam tak samo 1,9 megaohma. Czyli stawiam na to, że tylko tą diodę szlak trafił. To by mi uratowało dupę. Prawdopodobnie ten prąd udarowy, że miałem na opak, to było tu połączone, dostał tą diodę. Po prostu ten prąd był taki duży, że nie dał rady. A wiadomo, że jak to jest równolegle do cewki, to ten prąd mógł tutaj sobie w tą albo w tą stronę lecieć i go zesmażyło. Mam nadzieję, że będę miał taką diodę i uda mi się to uratować, bo to będzie w innym przypadku naprawa warta 700 zł. No i dobrze, to jest ta dioda IN5408 dead, dwie strony martwe. Zasilacz komputerowy, który już miał po sobie troszeczkę pojechane, kondensatory wypukłe, ale on działał do końca i te diody, co są tutaj na wejściu, to są takie same, więc zaraz zacznę to sępić, więc jest szansa, że przynajmniej mi się uda to poskładać, o ile się to zmieści pod tym rezystorem, który jest tutaj, ale myślę, że da radę i starczy mi nóżek, żeby to zrobić. Dobra, biorę się do roboty. Czas start. Skrap tech w ruchu. Dobrze, dioda przelutowana. I teraz tak patrzę, że to jest idealne zabezpieczenie, bo tu jest minus czarny. I jeżeli z minusa pójdzie na plus, czyli będzie zła polaryzacja, to po prostu wali prosto w tą diodę i ta dioda ma się wyjarać i zrobić zworę. Czyli jak to się mówi, dobrze kupić sprzęt, który jest zaplanowany, żeby był idiotoodporny. Niestety troszeczkę mi się tutaj musiałem nalać cyny tutaj na górę i może będzie widać. Tutaj tak długo ruszałem tym, aż mi cyna się dostanie z drugiej strony, bo to jest płytka dwustronnie laminowana, dwustronna.
mi się wyciągły te tulejki, co są w środku, bo to przegrzałem. Dobra, zabiorę się za składanie, zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. No i dobrze, poskładałem wszystko, jak to się mówi, tak, jeszcze trytki nie pozakładałem, wszystko jest luzem, posprawdzałem, raczej nic nie powinno być. Dobra, odpalamy na żywca, jak to się mówi, jak ma wybuchnąć, to teraz. Jest dobry efekt, bo wtedy od razu zworę robiło. Damy sobie miernik. Gdzieś kable chyba zostawiłem w piwnicy z nerwów. Może, że gdzieś tutaj rzuciłem, ale nie znalazłem. Dobra, damy, że jest napięcie. Damy sobie tak miernik, żeby było widać i sobie przelecimy po wartościach. No, zmienia się. Chyba działa. Co prawda prąd jest mały, no ale ma być mały prąd. Chyba się udało. Zakładam trytki i chyba koniec na dziś, bo jeszcze mam jakieś prace domowe do zrobienia. Testu nie będzie. Będzie jutro. Można powiedzieć, że testujemy teraz ładowarkę po naprawie. Powinno być git. Podłączyłem pod akumulator, co się ładuje. Jak widać na żywo, chyba cera dostała z wory, bo już leci pełnym prądem. A zasilacz działa, więc chyba się udało. Dobra, wielkie dzięki, lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze mile widziane, wskazane. Jakieś słowa otuchy też by się przydały czasem. Na razie, trzymajcie się, cześć.